Dzień dobry, moi drogi, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj dawno zapowiadany odcinek z kosmetykami, które mi się nie sprawdziły. Oczywiście będę opowiadać zarówno o kosmetykach do włosów, o pielęgnacji, o makijażu i tutaj nie odpowiada mi czasami konsystencja, czasami uważam, że kosmetyk nie robi po prostu nic. Po niektórych odczuwałam fizyczny ból. Z niektórymi pracuje się po prostu bardzo ciężko, ale zawsze, zawsze opowiadam o swoich doświadczeniach, więc jeżeli macie któryś z tych kosmetyków i u Was fantastycznie się sprawdza, świetnie, ja się naprawdę bardzo cieszę, bo tak jak powiedziałam kiedyś, nikt nie lubi nieudanych kosmetyków, nikt nie lubi też wydawać pieniędzy na nieudane kosmetyki, więc mam nadzieję, że jeżeli utożsamiacie się z moim rodzajem skóry, z moim rodzajem włosów, ten odcinek może ustrzec Was przed zakupem kosmetyków, które mają szansę się nie sprawdzić. Ale zawsze chciałabym, żebyście podchodziły z taką dozą nieufności i jeżeli znajdziecie kosmetyk tutaj, na który na przykład polowałyście, który chciałybyście przetestować, sprawdźcie na innych kanałach, bo być może ktoś inny ma właśnie zupełnie inny rodzaj skóry i wiecie, porównajcie sobie, bo zawsze chciałabym, żebyście podchodziły do tego, co ja mówię, czy osoby w internecie, z pewną dozą nieufności. Nie przeciągam, zaczynamy. Jedziemy z pielęgnacją i zacznę od peelingu solnego. Natural Secret, soczysta wiśnia z wanilią. I to nie będę mówiła tylko o tym produkcie, tylko o peelingach solnych ogólnie. Ja tutaj nie doczytałam tego, że to jest peeling solny, a kiedyś już miałam styczność właśnie z peelingami solnymi i tutaj musiałam dostać w paczce PR-owej ten produkt. Właśnie niektóre z tych kosmetyków to będą przesyłki PR-owe, niektóre kupiłam sobie sama i ten wiem na pewno, że był w paczce, bo sama nie kupiłabym ponownie peelingu solnego. Dlaczego? Bo po natarciu się tym peelingiem moja skóra tak strasznie piecze, że to jest po prostu nie do wytrzymania. I tutaj nie doczytałam, że to jest właśnie solny. Wcześniej ogoliłam sobie jeszcze nogi i porządnie natarłam się tym peelingiem. Jeszcze otworzyłam, powąchałam, przepięknie pachnie, bo naprawdę ta wiśnia tutaj, no pięknie. Natarłam się porządnie i słuchajcie, po kilku sekundach myślałam, że wyskoczę spod prysznica jak oparzona. Całe ciało okrutnie piekło i to nawet miejsca, w których nie dotknęłam się wcześniej maszynką. Ja wiem oczywiście, że peelingi robi się przed goleniem, bo wtedy golenie jest bardziej efektywne. Natomiast wiecie, ogoliłam się i tak stwierdziłam, a dobra, to jeszcze peeling. No i nie doczytałam, że to jest solny. Ale nawet właśnie tak jak mówię, miejsca, w których nie dotknęłam się maszynką, potwornie piekły. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia z peelingami solnymi, ale u mnie zawsze kończy się tak samo. I w sumie nic dziwnego, bo nawet jeżeli macie skórę nieuszkodzoną i potrzecie się solą, no to te mikro uszkodzenia gdzieś tam się tworzą i to po prostu strasznie piecze. Więc nie wiem, jakie wy macie doświadczenia. Napiszcie mi proszę w komentarzach, bardzo jestem ciekawa, czy jesteście w stanie z przyjemnością używać peelingów solnych, bo nie, ja do nich na pewno już nigdy więcej nie wrócę. Kolejny peeling. Tym razem będę mówiła o marce, którą uwielbiam, Sensu Mare. Ja naprawdę uważam, że chłopcy robią fantastyczną robotę i w zasadzie wszystkie kosmetyki od nich mi się sprawdzają. Czy to właśnie retinal, czy witamina C, czy filtry przeciwsłoneczne. Tam jest dobrodziejstwo składników, podoba mi się wszystko, filozofia marki, koncept opakowania, to jak kosmetyki działają i ten też nie jest zły. Ale ja ogólnie uważam, że peelingi cukrowe, bo ten jest właśnie peelingiem cukrowym, nie mają do końca sensu, bo tak jak w tym przypadku, możemy go używać na dwa sposoby, na sucho albo na mokro. No i ja weszłam pod prysznic, natarłam się tym peelingiem, moje ciało było nagrzane, mokre i peeling cukrowy po prostu rozpuszcza się pod wpływem ciepłego, wilgotnego ciała i ja nie czuję, wiecie, tej mocy zdzierania, bo cukier się za szybko rozpuści, więc to jest po pierwsze. I teraz mogę jeszcze nałożyć ten peeling na sucho i tutaj rzeczywiście dobrodziejstwo zdzierania poczuję mocniej, bo ciało mam suche. Tylko teraz tak, czy zrobić to przed myciem, czy po myciu? Fajnie byłoby to zrobić po myciu, bo tutaj ten peeling ma bardzo fajną, tłustą konsystencję, taką otulającą. Tutaj mamy algi, tutaj mamy właśnie takie natłuszczające, nawilżające składniki, więc dobrze by to było zrobić po myciu, żeby sobie później, wiecie, nie usunąć tej całej warstwy. No ale skoro
ja się umyję i wtedy zrobię sobie peeling, czyli zedrę ten martwy naskórek, no to muszę się opłukać chociażby, ale nie wierzę, że wiecie, martwy naskórek w połączeniu z tą tłustą konsystencją zostanie spłukany, więc dobrze to zrobić przed myciem, żeby później móc sobie usunąć martwy naskórek, ale wtedy pozbywam się dobrodziejstwa składników. I znowu po prostu koło się zamyka. Fajna konsystencja, przepiękny zapach. Przepiękny zapach, naprawdę świetny. Gdyby to był balsam do ciała, super. Tak, i balsam do ciała używam i cudo. Natomiast tak jak mówię, ja nie widzę po prostu sensu peelingów cukrowych, wiecie, ładowania super składników i później albo muszę to umyć, albo czuję się taka, wiecie, niekomfortowo, że jednak ten martwy naskórek w dalszym ciągu na mnie jest. Tutaj ten peeling kosztuje 80 zł, no ale mamy pewność wysokiej jakości składników, wiecie, super filozofia i tak dalej, więc ja nie uważam, że ten kosmetyk jest zły, ja po prostu, ja go nie rozumiem. No i właśnie wracając do szczotki, tutaj wydajemy raz pieniądze, niech to będzie 50 zł i taka szczotka służy naprawdę wiele, wiele miesięcy, bo tutaj, nie wiem, no powiedzmy, że z 10 użyć, a tutaj rok stosowania, jeżeli dbamy o szczotkę i wiecie, szczotkuję ciało na sucho, wchodzę pod prysznic, szoruję się, mam pewność, że martwy naskórek już nie jest na moim ciele i mam z głowy, więc pod tym kątem nie uważam, że sam kosmetyk jest kiepski, tylko jakoś się z nim nie zrozumiałam. Jeśli mowa o bólu, to kolejny kosmetyk, po którym miałam te cudowne doznania, Ziaja Blocker. Ja nie mam jakiegoś dużego problemu z nadpotliwością, ale wiecie, latem 40 stopni, biała koszula i zazwyczaj te standardowe Rexony czy jakieś takie drogeryjne antyperspiranty się nie sprawdzają. Ale kupiłam bloker od Ziajki i nie daj Boże, dzień wcześniej na przykład ogoliłam pachy. Masakra! To po prostu tak piecze okrutnie. I niezależnie od tego, czy miałam ogolone pachy, czy powiedzmy nie, że miał ten mój zarost jakieś tam 2-3 dni, to piekło za każdym razem. Masakra! Nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, czy wy też miałyście takie doznania, ale użyłam 3 razy, żeby sprawdzić, czy na pewno to jest to. I ja chodziłam po prostu z rękoma do góry i musiałam usuwać, musiałam myć pachy, żeby się pozbyć tego produktu, bo po prostu tak strasznie piekło. No, także u mnie takie chocki klocki z tym blokerem od Ziajki. Kolejny kosmetyk, Isana suchy szampon. Bardzo, naprawdę bardzo rzadko używam suchych szamponów, bo ja lubię myć włosy codziennie i mieć świeże włosy, ale czasami wiecie jak jest, życie, po prostu. I dobrze jest mieć suchy szampon w szafce w razie konieczności, nie wiem, wyjścia do miasta, czy nieważne, no ktoś przyjdzie na szybko włosy odświeżyć, więc dobrze jest mieć taką butelkę, ale to nie robiło kompletnie nic. Moje włosy nie były ani odświeżone, ani nie były odbite od nasady. Pozostawała właśnie taka matowa, tępa powłoka i to jeszcze taka siwa na moich włosach, mimo tego, że wyczesywałam. I co najgorsze, to jeszcze bym przeżyła, ale najgorsze jest to, że tutaj z tym dozownikiem jest coś nie tak. I wiecie, nakierowuję na włosy, a to psika wszędzie. Wszędzie. I jednego razu miałam jakiś czarny golf i po prostu byłam calutka biała od takiego właśnie białego, kredowego nalotu. Więc coś tutaj z tym dozownikiem jest nie tak. Cała butelka jest ufajdana. I nie, nie robi nic i jeszcze brudzi. A z serii kosmetyki, które nie robią nic, to mam jeszcze kilka takich, między innymi Lumene Arctic Hydra Care Rich Lip Cream. Krem do ust, po prostu balsam do ust. Wzięłam go na wyjazd zimowy na narty. No nie zrobił nic, kompletnie nic. Wiecie, wiatr, mroźna temperatura, ja lubię mieć właśnie nawilżone usta, natłuszczone usta, żeby później nie były spierzchnięte. I tak stwierdziłam, o Lumene, dobra firma, więc powinien się sprawdzić. Nie, po dosłownie 2-3 minutach ja nie czułam, że mam cokolwiek na ustach. On się tak szybko wchłania,
właśnie nie czułam nawilżenia, nie czułam takiego rozpulchnienia, komfortu. Jak miałam spierznięte, to nie pomagał wcale, a jak miałam w dobrej kondycji i chciałam je tylko zabezpieczyć, to też nie widziałam efektu, więc ta ciajka, którą Wam pokazałam ostatnio, naprawdę jest 100 razy lepsza. To mam tutaj kilka kosmetyków do włosów, między innymi Elsevier. Ja kupiłam w drogerii DM i to jest krem, który nazywa się Super Blow Dry do stylizacji włosów na ciepło. I według producenta ma odżywiać włosy bez zostawiania tłustego filmu. Chroni przed temperaturą do 230 stopni, ułatwia stylizację i chroni przed puszeniem się włosów. Definiuje i zachowuje fryzurę do 72 godzin, czyli bardzo długo. I no, myślałam, że będzie wow, bo wiecie, z opisu, kurczę, robi to, co właśnie ja bym chciała, żeby zrobił, czyli wygładził, czyli właśnie chronił przed wysoką temperaturą, żeby mi się fryzura utrzymała, czyli żeby został zachowany ten kształt i jak tu jest napisane, pamięć kształtu. Tak, na to liczyłam. Nie, na drugi dzień moje włosy nie pamiętały już, jak były ułożone zeszłego dnia. Nie, nic tutaj takiego się nie wydarzyło. Nie były też super jakoś wygładzone, nie widziałam, żeby się mniej puszyły. Znaczy one były miękkie, puszyste, ale wiecie, nic spektakularnego. Czy bym to nałożyła, czy nie, no to one wyglądały podobnie. Więc jedyne, co mi pozostaje, to mieć nadzieję, że zostały ochronione przed wysoką temperaturą. Ale jakoś tak, wiecie, znalazłam w ostatnim czasie lepsze kosmetyki do włosów, które właśnie robią to wszystko i widzę po prostu efekty. Kolejny kosmetyk do włosów, ale ja naprawdę testuję bardzo dużą ilość kosmetyków do włosów i te, które uwielbiam, bardzo często właśnie pojawiają się w ulubieńcach, ale mam taką szafkę, na której odkładam właśnie te, które albo mi się kompletnie nie sprawdziły, albo po prostu zastosowania nie widzę sensu. Między innymi stoi tam Balea, czyli marka własna drogerii DM. To nie jest droga marka, to jest coś takiego jak Isana z Rossmana i to jest spray podnoszący, czy mający podnosić włosy od nasady, coś takiego jak właśnie spray z Isany, który uwielbiam i naprawdę zużywałam w ilościach bardzo, bardzo dużych swojego czasu i myślałam, że to będzie coś podobnego. Nie, kompletnie nie. Ten z Isany spray to jest taka woda nic. To znaczy on podnosi włosy od nasady i w wielu, wielu odcinkach przez też wiele lat pojawiał się w ulubieńcach albo w denkach właśnie ten preparat z Isany, bo on naprawdę działa. Tylko on podnosi włosy od nasady, ale ani nie obciąża, ani nie skleja włosów. Jest dość tani i skuteczny po prostu. Myślałam, że to będzie coś podobnego, a naprawdę, to jest coś zupełnie odwrotnego. To znaczy ja nie widziałam ani objętości, włosy były sklejone, były tępe, były w ogóle dziwne w dotyku. No i przede wszystkim właśnie nie były podniesione od nasady. Ja miałam wrażenie, że spryskuje się wodą z cukrem. Coś takiego, to było takie wrażenie. I tak jak tutaj napisane jest volumen spray, tak tutaj na produkcie z Nivea też jest napisane volume, czyli objętość, czyli to, czego ja tak zawsze szukam w kosmetykach do stylizacji. I to jest właśnie też to, co opowiadałam Wam w ostatnim filmie, że ja naprawdę testuję dużą ilość kosmetyków drogeryjnych do stylizacji i one bardzo rzadko mi się sprawdzają, a na pewno te właśnie do podnoszenia objętości. To się nazywa Styling Primer i według producenta nasza innowacyjna formuła z pielęgnującym suchym olejkiem nawilża włosy, dodaje im objętości i chroni przed działaniem wysokiej temperatury do 220 stopni. Czyli znowu mamy tutaj ochronę i objętość. Być może jest ochrona, na to liczę, natomiast objętością kompletnie znowu nie widzę jakiejkolwiek nadbudowanej objętości po zastosowaniu tego produktu. To jest po prostu taki, wiecie, przyjemny kremik, który bardzo fajnie się aplikuje, jest bardzo leciutki, bardzo taki właśnie delikatny, ale kompletnie moje cienkie włosy nie widzą sensu nakładania tego produktu w celu nadania objętości. Nie, tutaj się to nie zadziało, niestety. Czyli ani ta woda
z cukrem, ani ten z Nivea nie radzi sobie z moimi cienkimi włosami, takimi, wiecie, odpornymi na stylizację. Więc tak, w ostatnim filmie pokazałam Wam dwa takie preparaty, które się u mnie sprawdzają i które rzeczywiście robią to, czego ja oczekuję, czyli z jednej strony przytrzymanie tej fryzury, nadanie właśnie tej puszystości, ale na przykład gdzieś tam jakiś lok, widzicie, się trzyma i też utrwalenie bez takiego, wiecie, obciążenia. Więc tak, jeżeli jesteście ciekawe, które kosmetyki mi się sprawdziły, zapraszam do Ostatnich Ulubieńców, bo tam są takie dwa naprawdę bardzo fajne. Ale lećmy dalej. Kolejne kosmetyki do włosów. Marka Delia i słuchajcie, nie wiem, jakiś Runej. To są olejki do włosów, typowy jedwab i taki olejek do nabłyszczania. To już jest taki ostatni etap stylizacji włosów tak naprawdę. Na moich właśnie niskoporowatych włosach kompletnie to nie ma sensu, bo jeżeli macie suche włosy, właśnie jakieś takie kręcone, puszące się, to tak, to może się sprawdzić właśnie do zabezpieczenia końcówek na przykład. I ile razy bym właśnie nie chciała sobie przejechać tego typu olejkiem po końcówkach, żeby ładnie je tutaj wygładzić i wiecie, sprawdzić, żeby one były takie akuratne, takie właśnie zabezpieczone, lśniące, czy właśnie tutaj grzywkę, czy co, no to nie. To za każdym razem właśnie jedwab albo tego typu olejek sprawiał tylko tyle, że one wyglądały na przetłuszczone. Traciły właśnie objętość, stawały się ciężkie, więc nie. Tym produktom też muszę podziękować, bo ja się po prostu z nimi nie dogaduję. I jedziemy z kolorówką, tutaj też mam kilka gadgetów. Przede wszystkim tusz z L'Oreal Telescopic Lift. Kilka odcinków temu testowałam na kanale. Dzisiaj też mam tą maskarę nałożoną na rzęsy i słuchajcie, problem polega na tym, że to jest świetna maskara, to jest naprawdę rewelacyjna. Przepięknie wydłuża, przepięknie rozdziela, precyzyjna jest ta szczoteczka, bardzo dużo tuszu się nakłada na rzęsy, ale można wyczesać i rzęsy pozostają niesklejone, więc naprawdę fantastyczna. Oprócz ceny, bo ta jest dość zaporowa jak na produkt drogeryjny, bo kosztuje coś chyba około 75 zł w Rossmanie i ja za taką cenę kupiłam ten tusz, ale są dwa problemy. Po pierwsze, niemiłosiernie się osypuje i to już w momencie aplikacji, później w trakcie dnia również te opiłki gdzieś tam opadają na policzki, to jest pierwsza rzecz. Druga, on się tak strasznie odbija na górnej powiece, jeżeli macie głęboko osadzone oczy. Naprawdę tragedia. Ja już dzisiaj chyba ze 3 czy 4 razy musiałam się tutaj wycierać, bo widziałam takie kreseczki, wiecie, od odbitych rzęs, a makijaż robiłam 3 godziny temu, więc naprawdę i zabezpieczyłam jeszcze beżowym cieniem górną powiekę, żeby, wiecie, maksymalnie dać szansę temu tuszowi. Nie. Jeżeli macie krótkie rzęsy, które nie dotykają właśnie górnej powieki, to może tak, właśnie jeżeli chcecie wydłużyć, jeżeli chcecie mieć fajną, precyzyjną szczoteczkę, to tutaj naprawdę wszystko się zgadza. U mnie natomiast to, że on tak fatalnie się odbija na górnej powiece, dyskwalifikuje go kompletnie, bo po prostu ja mam zrujnowany makijaż po kilku godzinach, więc niestety. Idziemy dalej. Kolejne kosmetyki to są paletki z marki Eveline Cosmetics. Markę, którą bardzo lubię i cenię. To jest polska marka z dobrą tradycją, wypuszcza naprawdę świetnej jakości kosmetyki, super cienie. Natomiast te najnowsze propozycje jakoś do mnie nie przemówiły. Robiłam dwa testy, bo najpierw kupiłam jedną, później kupiłam drugą i nie byłam zachwycona tym, jak praca przebiegła z jedną paletą. Myślałam, że z drugą pójdzie mi łatwiej, już nie pamiętam teraz, w której kolejności testowałam te paletki. Ale tak, blendowało się dość poprawnie, natomiast pozostawały tak dziwne dziury u mnie na powiekach. Ja nie mogłam doklepać cienia. Coś naprawdę bardzo dziwnego się działo z matami. Tutaj błyski poprawne, ale nie wbijające w fotel. Takie dzienne propozycje po prostu, bez szału. Ale te maty właśnie były takie dziwnie zaskakujące. Szczególnie tutaj ten najciemniejszy cień. Tutaj w tej paletce też z tym ciemnym miałam problem. Nie mogłam zbudować tego koloru, nie mogłam się dogadać z tymi matami. Wiem, że są fanki tutaj i piszecie mi w komentarzach, że macie, uwielbiacie i że super Wam się pracowało. Ja sprawdzałam też różne techniki
bo najpierw próbowałam na jednym korektorze, później próbowałam na drugim korektorze, myślałam, że tutaj leży problem, ale to jednak z tą formułą coś jest nie tak. Tym bardziej, że wiem, że Eveline Cosmetics potrafi w cienie do powiek i jedna z moich ulubionych, to też Wam powtarzałam, sprawdźmy na przykład sobie ten błysk tutaj. No masełko, po prostu masełko, to jest jeden z moich ulubionych w ogóle cieni. I tutaj może kolor i jest, ale to jest zupełnie inna konsystencja, zupełnie inny rodzaj, wiecie, odbicia światła. Ja czuję pod palcem kompletnie inną konsystencję, wzięłam teraz ten błyszczący tutaj. No nie, no nie, a cena jest naprawdę bardzo podobna, bo to też nie jest droga paleta. Jedna ze starszych w ogóle, jeżeli mówimy o Eveline Cosmetics. Tutaj mamy coś nowego, coś co powinno być innowacyjne, coś co powinno być wyniesione o, wiecie, level wyżej. A mam wrażenie, że właśnie ten rodzaj błysków czy matów to jest takie cofnięcie się o kilka kroków. Takie mam wrażenie. Kolejny kosmetyk to jest, słuchajcie, róż w kremie i ogólnie ostatnio technika na kremowe bronzery, kremowe właśnie konturowanie czy róże w kremie stały się bardzo, bardzo popularne, bo one dają bardzo też naturalny efekt na skórze i tutaj konsystencja i forma pracy z tym kosmetykiem jest bardzo, bardzo ważna i to, co ostatnio też mówiłam w filmie z ulubieńcami a propos różu z Eveline Cosmetics, właśnie Eveline Cosmetics, tak, oni potrafią robić naprawdę dobrej jakości kosmetyki i przykładem jest właśnie ten róż, to jest 4 w 1, ja mam w odcieniu 01, tutaj wszystko mi się zgadza i to jak się pracuje z tym właśnie kosmetykiem i jego konsystencja, jego pigmentacja, formuła, wszystko jest cacy i właśnie mam tutaj róż w kremie z marki Apie. To jest róż, który ma bardzo podobny odcień właśnie do tej jedyneczki z Eveline Cosmetics. To jest taka wdzięczna brzoskwinka. Forma podania urzekająca, bo to jest pędzelek tak jak w lakierze do paznokci. On się dokładnie nazywa Juicy Punk Blusher. Odcień... czy ja się tutaj doczytam? Nie, nie doczytam się. W każdym razie, jak widzicie, podobny do tego z Eveline Cosmetics. No, powiedzmy, że plamki są takiej samej wielkości. Tutaj mam Apie, a tutaj jest Eveline Cosmetics. W momencie, kiedy ja chcę ten Apie rozetrzeć, to on już zaczyna mi się rozcierać dość plamiście. Tutaj formuły, wiecie, w zbliżeniu były troszkę inne. Ten Apie jest bardziej taką wodną formułą, półtransparentną i tutaj koloru, jak widzicie, jest znikoma ilość. Teraz, czy ja bym go nie wklepała, czy właśnie nie rozprowadziła, to widzę takie prześwitujące plamy. To jest jedna rzecz. A druga, o wiele gorsza, to jest jednak to, że ten kosmetyk rozpuszcza podkład. I to jest już nie do przejścia. Tworzą się tak paskudne plamy na twarzy, że no nie mogłam tego uratować. Nijak, więc tak. Koloru nie widać, rozprowadza się plamiście i jeszcze właśnie rozpuszcza podkład. Och, najgorzej. I teraz dla porównania rozetrzyjmy sobie Eveline Cosmetics. No i jak widzicie właśnie na pierwszy rzut oka kolor bardzo podobny, natomiast formuła kompletnie inna. Pigment praktycznie niewidoczny. Tutaj ta praca naprawdę przebiega bezproblemowo. Konsystencja jest super łatwa do rozprowadzenia. I tak, to jest mocno widoczny pigment, ale sobie bez problemu możemy z tym poradzić. Tak jak widziałyście w ostatnim filmie, nałożyłam trochę za dużo na jeden policzek, rozprowadziłam bez problemu na drugi. Ładnie się to blenduje, pozostawia fajnie widoczny kolor. Nie rozpuszcza podkładu, to jest najważniejsze. Więc no tak. Czasami można się po prostu naciąć i tutaj w tym wypadku właśnie tak się nacięłam. Jesteśmy na końcówce, zostały dwa ostatnie produkty i to są produkty do brwi. Trzymam w ręce Bourjois Brow Fiber, to jest koloryzujący żel do brwi. Ja nie mogę powiedzieć o nim, że to jest bubel, ja natomiast nie rozumiem koloryzujących żeli do brwi. I
tutaj, właśnie dlatego nie mogę powiedzieć, że to jest bubel, bo to jest generalnie fajny produkt. Ma bardzo mikro, mini szczoteczkę, bardzo precyzyjną. Ona ładnie wyczesuje brwi. Tutaj są jeszcze widoczne takie mini włoski, które mają teoretycznie nam zagęścić brwi. Odcień brązu jest bardzo ładny, bo to jest taki chłodny, ciemny, typowy mój odcień, ale moje brwi opadają. One są bardzo delikatne, bardzo jasne i ja po pierwsze chcę im nadać kształt, czyli muszę wyrysować sobie najpierw ten kształt, bo on jest w zasadzie niewidoczny, bo mam jasne brwi. A po drugie muszę je utrwalić i to czymś bardzo mocnym. No i tutaj ani ten żel nie utrwala, ani nie nadaje kształtu. Ja mogę sobie jedynie je przyciemnić i udać, że zagęściłam, bo jakieś pojedyncze włoski się przykleją jeszcze do moich brwi, ale ja sobie właśnie nie wyrysuję tego kształtu, ani porządnie nie utrzymam włosków. Więc dla mnie tego typu produkty, i akurat nie wzięłam do ręki Bourjois, ale czy Vibo, czy właśnie NYX też mają tego typu produkty, dla mnie są kompletnie bez sensu. Bo ja najpierw muszę sobie właśnie wyrysować kredką albo pisakiem i później utrwalić najlepiej bezbarwnym żelem, bo jeszcze tym, jak zrobię to nieprecyzyjnie, to gdzieś się tam maźnę i w jakimś takim niekontrolowanym miejscu mam, wiecie, rysę od tego tuszu. Ja lubię mieć coś przeźroczystego, mocno utrwalającego, a wcześniej jeszcze właśnie wyrysować sobie precyzyjny kształt, taki jaki chcę, bo tutaj kontrola to jest taka umowna sprawa. Kolejny kosmetyk do brwi to jest Catrice On Point Brow Liner w odcieniu 0,40. Wszystko w porządku, odcień fajny. To jest taki tradycyjny pisak, nie pędzelek, tylko pisak. Jest bardzo, bardzo trwały. Natomiast słuchajcie, po pierwsze te włoski rysuje się bardzo grube. To nie jest takie precyzyjne jednak jak NYXT. Bo NYX jest, te włoski są tak ultra cienkie, są po prostu, no są w punkt wymierzone. Ta końcóweczka tego pisaczka, tych kilku włosków jest tak fajnie dopracowana. Tutaj jednak ja uzyskuję efekt bardziej zamalowanych brwi niż dorysowanych pojedynczych włosków. I co jeszcze jest takiego, co mnie denerwuje w tym produkcie, to jest to, że ja, wiecie, jak sobie chciałabym narysować taką cieniutką kreseczkę, to on wtedy nie rysuje. No, po prostu nie rysuje, wiecie. Ja muszę przycisnąć, no i wtedy oczywiście jak dociskam do skóry, no to kreska rysuje się już gruba. I tak to po prostu wygląda. No to są takie toporne krechy. I jedyna opcja na ten pisak to jest po prostu zamalowanie sobie całej brwi, a wtedy wychodzi to bardzo nierównomiernie, bo on w jakiś taki dziwny sposób właśnie pozostawia dziury. Wiecie, że jakby ranty są ciemniejsze, a środek tej kreski jest jaśniejszy. I na tym polega cały problem. Super trwały, bardzo ładny kolor, ale efekt, jaki nim uzyskuję, nie przemawia do mnie. Więc używam go bardzo sporadycznie, bo kolor jest dopasowany do mojej urody, ale to jest bardziej na zasadzie, okej, ale i tak wolę coś innego. Kochani, koniec narzekania. To były wszystkie kosmetyki, które zebrałam do tego odcinka. Powiedzcie mi, czy mam zbierać nadal, czy macie ochotę, żeby tą serię kontynuować. I w dzisiejszych komentarzach bardzo Was proszę, napiszcie o kosmetykach, z którymi Wam jest nie po drodze, które Wam się nie sprawdziły, ale pisząc to, zwróćcie też uwagę na swój rodzaj skóry, na swój rodzaj włosów, opisując to właśnie, dlaczego Wam się nie sprawdziły. Ja się zawsze staram to robić, żeby dać jak największą ilość informacji, dlaczego dany kosmetyk mi się sprawdził albo nie. Tak żebyście, wiecie, możliwie najwięcej dowiedziały się o danym produkcie. Myślę, że osoby czytające skorzystają, tak jak zawsze ja korzystam z Waszych polecajek. Kochani, dzisiaj kończę. Życzę Wam cudownej niedzieli, udanego tygodnia, fantastycznej pogody. Wiosna się zbliża, więc niedługo wyjdziemy na ogrody. Żegnam się z Wami i widzimy się za tydzień w niedzielę. Do zobaczenia!